Tak? Halo, witam wszystkich, którzy złapali bakcyla i chcą uczyć się z niemieckiego za pan brat. Przed wami porcja słówek. Bleiben, er bleibt. Zostawać, on zostaje. Dich, ciebie. Guten Morgen, dzień dobry. W ten sposób witamy się z rana, ponieważ der Morgen to rano. Heute, dzisiaj. Die Hilfe, pomoc. I die Hilfen, pomoce. Helfen, pomagać. Er hilft, on pomaga. Hören, słuchać. Jede, jeder, jedes. To będzie każda, każdy, każde. Mich, mnie. Morgen, jutro. Tym razem jest morgen pisane małą literką i wtedy znaczy to jutro. Uns, nas, nam. Wann, kiedy. Wie bitte? Tak się zapytamy, jeżeli czegoś nie zrozumiemy. Słucham. Wie lange? Jak długo. Lang, długi. Wie oft? Jak często. Wie viel? Ile? Albo wie viele? Ile? Które pytanie pasuje do odpowiedzi? Tym razem mamy odwrotną sytuację. Mamy odpowiedź i jedno z dwóch pytań tylko jest poprawne. Jeżeli mamy w odpowiedzi ein Haus, czyli dom, to zapewne jest to pytanie, co to jest? Was ist das? I spróbujcie rozwiązać to ćwiczenie. Pamiętajcie, że wszystkie zadania są dostępne za darmo. Wystarczy kliknąć link pod wykładem i wydrukować sobie w domu ćwiczenia, a w wykładzie macie wszystkie odpowiedzi. Acht Stunden to 8 godzin, a więc wie lange arbeitet er? Jak długo on pracuje? Nein. Jeżeli mamy odpowiedź nein, nie, to musi to być pytanie o rozstrzygnięcie zaczynające się od czasownika. Arbeitet ihr heute? Czy dzisiaj pracujecie? Meine Mutter, czyli moja mama, będzie pytanie kto? Kto prosi o pomoc, czyli wer bittet sie Hilfe? Kto prosi ją o pomoc? Nein, ich bleibe heute hier. Nie, zostanę dzisiaj tutaj. Czyli pytanie, znowu rozstrzygnięcie. Bleibst du heute im Hotel? Czy zostaniesz dzisiaj w hotelu? Morgen, jutro. Czyli pytanie, kiedy? A kiedy to wann? Wann habt ihr Deutsch? Kiedy macie niemiecki? Nein, wiederholen Sie bitte. Nie, proszę powtórzyć. Czyli znowu pytanie o rozstrzygnięcie. Verstehst du mich? Rozumiesz mnie? Heute, dzisiaj. Czyli pytanie kiedy? Wann lernst du Deutsch? Kiedy uczysz się niemieckiego? A teraz, moi drodzy, jeszcze raz liczby, tym razem do miliona. Od 1 do 12 trzeba było się nauczyć na pamięć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I tu ważna uwaga, każdej z tych liczb należy nauczyć się na wyrywki. Nie w ten sposób, że potraficie liczyć od 1 do 12 i później, kiedy trzeba powiedzieć 7, to nie pamiętajcie, która to liczba i musicie od początku wszystko liczyć. Tylko każdej cyfry, każdej liczby należy nauczyć się jak słówka. Następnie od 13 do 19 będziemy do liczebnika 3, 4, 5 i tak dalej dodawać słówko cein, czyli 10, tak jak w naszym języku naście. Czyli 13 to 13, 14 14, 15 15 i 16, uwaga, tu jest pewna rozbieżność, 6 to 6, natomiast przy 16 sy ucieka i dlatego jest 16. Podobnie z liczebnikiem 17. Mamy sieben, ale siebzehn. Następnie 18, 18, 19, 19 i 20, 20. I dalszy ciąg liczebników. 30 to dreißig i to jest jedyna dziesiątka pisana przez szarfes S i odpowiednio artykułowana dreißig. I pozostałe dziesiątki mają końcówkę zich. Vierzig, fünfzig, sechzig, siebzig. Przy sechzig i siebzig jest to samo co przy 16 i 17, że wypadają literki. 80, 80, 90, 90, 100 to 100,
tysiąc, ein tausend i milion to eine Million. I teraz uwaga, w języku niemieckim wszystkie liczby piszemy łącznie, to jest jedno słowo, dopiero eine Million, milion, piszemy osobno, czyli liczby do 999 999 będziemy pisać łącznie. I jeszcze będą nam sprawiać problemy liczby tu, gdzie będziemy musieli podać rząd dziesiątek i jedności, czyli te nasze przykłady tutaj na slajdzie. 32 to będziemy mówili 2 i 30, czyli będziemy odwracać kolejność. Po niemiecku to będzie 2 und 30. 45 to będzie 5 i 40, czyli po niemiecku 5 und 40. 167 to będzie 100 i teraz musimy odwrócić, tak? Czyli 107 i 60. W całości 107 und 60. 891 to 800, bo to jest 800 i teraz 91 musimy odwrócić, 91. Moi drodzy, nie przejmujcie się, jeśli nie zapamiętaliście wszystkich liczebników. Pod naszym wykładem znajdziecie również link do wykładu o liczbach, o liczebnikach. Jeżeli będziecie chcieli sobie je utrwalić, to warto przenieść się do tamtego wykładu. Natomiast my w naszej serii nie mamy czasu na to, żeby poświęcić specjalne odcinki na naukę liczb. I teraz wasze zadanie na podstawie tego, co zapamiętaliście, połączyć nazwy liczb z liczbami napisanymi w kółeczku. A ja za chwilę podam odpowiedzi. 34 to 34, 85 85, 26 26, 312 312, 17 17, 102 102, 19 19 i 197 197. A teraz przechodzimy do bardzo ważnego zagadnienia gramatycznego. Spróbuję Wam wytłumaczyć, co to jest rodzajnik określony i nieokreślony i jak je stosujemy. Otóż rodzajniki mówią nam, w jakim rodzaju jest dany rzeczownik, czyli jeżeli jest to rzeczownik rodzaju męskiego, to po lewej stronie macie taką ściągę, że to wtedy będzie der lub ein. Rodzaj żeński to będzie die lub eine. Rodzaj nijaki das lub ein. I liczba mnoga die. Nie ma rodzajnika nieokreślonego. I teraz rodzajniki określone to oczywiście der, die, das, tak? Natomiast nieokreślone ein, eine. I jeszcze jedna uwaga. Póki co uczymy się tych rodzajników w mianowniku. Natomiast musicie wiedzieć, że będą się one zmieniały w zależności od tego, w jakim będą użyte przypadku, czyli one będą miały później trochę inne formy. Jeżeli mówimy pierwszy raz o rzeczowniku, użyjemy rodzajnika nieokreślonego, a więc das ist ein Computer, to jest komputer. Jeżeli już będziemy powtarzać, ten komputer jest nowy, to powiemy der Computer ist neu. Teraz rodzaj żeński, to jest nauczycielka, das ist. Nauczycielka jest rodzaju żeńskiego, a więc eine Lehrerin. Mówimy o niej pierwszy raz, używamy rodzajnika nieokreślonego. I następnie mówimy, ta nauczycielka mówi po niemiecku, die Lehrerin spricht Deutsch. Rodzaj nijaki. Hier ist ein Haus, tu jest dom. Znowu pierwszy raz mówimy o domu, rodzaj nijaki to ein. Rodzajnik nieokreślony. Następnie używamy rodzajnika określonego, das Haus ist groß. Ten dom jest duży. I liczba mnoga, das sind Brüder, to są bracia. Przed słowem bracie nie stoi żaden rodzajnik, ponieważ nie ma nieokreślonego, a pierwszy raz mówimy o braciach. I teraz ci bracia mieszkają tutaj, die Brüder wohnen hier. Podobnie mamy z tym panem, który jest tu na obrazku. Das ist ein Mann, to jest mężczyzna, der Mann tanzt, ten mężczyzna tańczy. I przechodzimy do ćwiczeń. Najłatwiej zorientować się, czy rozumiecie rodzajniki określone i nieokreślone na podstawie ćwiczeń. Mamy tłumaczenie polskie, a wasze zadanie wpisać odpowiednio rodzajniki nieokreślone i określone. Das ist eine Halle. Mówię pierwszy raz o hali, używam rodzajnika nieokreślonego. Wie groß ist die Halle? Jak duża jest ta hala? I tym razem rodzajnik określony. Das ist eine Familie.
Wo wohnt die Familie? Das ist ein Auto. To jest samochód. Wie alt ist das Auto? Ile lat ma ten samochód? Das ist eine Mutter. To jest mama. Was macht die Mutter? Co robi mama? Das ist ein Lehrer. To jest nauczyciel. Wo arbeitet der Lehrer? Gdzie pracuje ten nauczyciel? Das ist ein Doktor. To jest lekarz. Wie heißt der Doktor? Jak nazywa się ten lekarz? I teraz ćwiczenie, które dobrze jest Wam znane. Które zdanie ma to samo znaczenie? Czyli tak naprawdę trzeba odnaleźć tłumaczenie. Spośród pary tylko jedno tłumaczenie jest poprawne. I poproszę o odpowiedzi moją uczennicę. Gdzie dzisiaj zostaniecie? Wo bleibt ihr heute? Kiedy przyjdzie mój tata? Wann kommt mein Vater? Kto nam pomoże? Wer hilft uns? Pamiętajcie o tym, że do zaimka pytającego wer, kto, musi być czasownik w trzeciej formie, czyli taki sam jak do er. Słyszysz mnie? Hörst du mich? On prosi nas o pomoc. Er bittet uns Hilfe. Jak długo on tu jest? Wie lange ist hier? Gdzie dzisiaj zostaniesz? Wo bleibst du heute? Ile jest 13 minus 7? Wie viel ist 13 minus 7? A teraz, który zaimek pytający pasuje? Jeśli mamy słówko groß, duży, to musimy zapytać jaki, a jaki to? Wie. Jeder Vater, każdy tata. Pytamy, kto, a kto to? Wer. Z dalszą częścią przykładów musicie dać sobie samodzielnie radę, a ja za chwilę podam odpowiedzi. 5 Sekunden. 5 sekund. Jak długo? Wie lange? 20 autos. 20 samochodów. Wie viele? Ile? Zweimal am Tag. Dwa razy dziennie. Wie oft? Jak często? 13 Minuten. 13 minut. Wie lange? Jak długo? Vier Häuser. Cztery domy. Wie viele? Ile? No i tu zadanie, które zwykle jest lubiane przez uczniów, należy odnaleźć pary. Taka drobna zabawa, ale przypomina nam o znaczeniu słówek, których do tej pory się nauczyliśmy. Pamiętajcie o tym, że te ćwiczenia, ten cały kurs jest tak skonstruowany, by budować zdania wyłącznie na tych słówkach, które były do tej pory. W związku z tym w naszym kursie nie znajdziecie mozolnych tekstów do tłumaczenia, nie będziecie musieli specjalnie sięgać do słowniczka, ponieważ wszystkie słówka będą Wam znane. I to już są te pary. Ich, du, ja, ty. Wir, ihr, my, wy. Neu, alt, nowy, stary. Ein, kein, ein to rodzajnik nieokreślony, a kein to przeczenie do tego rodzajnika. Bitte, danke, proszę, dziękuję. Mich, dich, mnie, ciebie. Ja, nein, tak, nie. Die Schwester, der Bruder, siostra, brat. Sprechen, hören, mówić, słuchać. Mein, dein, mój, twój. Die Mutter, der Vater, mama, tata. Hallo, tschüss, cześć, na powitanie. I tschüss, cześć, na pożegnanie. Guten Tag, dzień dobry. Auf Wiedersehen, do widzenia. A teraz ja Wam przeczytam wszystkie zwroty, które tutaj są, a Wy postarajcie się je przetłumaczyć. A później sprawdźcie z moimi odpowiedziami. Verstehst du? Verstehen? Wie oft? Nicht verstehen. Morgen? Die Hilfe? Nicht morgen. Heute? Wo bleibst du? Bitten um? Wie bitte? Er bittet dich um Hilfe. Bleiben. Nicht heute.
wann, der Morgen, guten Morgen, bleibt heute, das Haus. No i tu widzicie odpowiedzi, jeśli tak samo przetłumaczyliście, to możecie być z siebie dumni. A teraz odnajdujemy tłumaczenia. Moja uczennica przeczyta zdania po polsku, a ja udzielę poprawnych odpowiedzi. Ale wcześniej pamiętajcie o tym, że musicie samodzielnie wykonać to ćwiczenie. Wy nie pracujecie. Ihr arbeitet nicht. Gdzie on pracuje? Wo arbeitet er? Gdzie jest dom? Wo ist das Haus? Prosicie ich o pomoc? Bittet ihr sie Hilfe? Gdzie zostaniesz jutro? Wo bleibst du morgen? On nam pomoże. Hilft uns. Jutro zostanę w hotelu. Morgen bleibe ich hotel. Rozumiesz mnie? Verstehst du mich? On prosi panią o pomoc. Bittet sie Hilfe. Macie dzisiaj niemiecki? Habt ihr heute Deutsch? A teraz wasze zadanie, ustalić poprawną kolejność. Pamiętajcie o tym, że czasownik, czyli orzeczenie, jest na drugim logicznym miejscu i mamy tu zaznaczone pierwsze słówko. Wszystkie zdania należy rozpocząć właśnie od tego czerwonego koloru, od słówka, które jest podkreślone. A teraz już odpowiedź. Gdzie dzisiaj pracujecie? Wo arbeitet ihr heute? Jak długo on dzisiaj zostanie? Wie lange bleibt heute? Kto będzie się dzisiaj uczyć niemieckiego? Wer lernt heute Deutsch? Co to jest? Was ist das? Proszę ją o pomoc. Ich bitte sie Hilfe. Czy masz samochód? Hast du ein Auto? Jutro zostanę w hotelu. Morgen bleibe ich hotel. Kiedy macie niemiecki? Wann habt ihr Deutsch? Mam nadzieję, że w przeciągu tygodnia, jak rozwiązywaliście poprzednie ćwiczenia, to już wiele słówek się utrwaliło i pomimo, że ćwiczenia są coraz trudniejsze, to nie będą Wam sprawiały aż takiego wielkiego problemu. Wpisz wyrazy, by powstały zdania zgodnie z tłumaczeniem. Tych, którzy oglądają odcinki z niemieckim za pan brat i traktują je jako powtórzenie, to proponuję, żeby próbowali samodzielnie tłumaczyć. Natomiast ci, którzy z nami uczą się od początku, to muszą się posłużyć słówkami, które krążą dookoła, ponieważ ćwiczenie jest dość trudne. Na samym początku bardzo trudno jest samodzielnie budować zdania. Kiedy macie niemiecki? Wann habt ihr Deutsch? Dzisiaj zostają w hotelu. Heute bleibe ich hotel. Słucham? Wie bitte? Kiedy przyjdziesz? Wann kommst du? Pracujesz w hotelu? Arbeitest du hotel? Dzień dobry, guten morgen i przypominam, że w ten sposób witamy się rano. Rozumiecie ją? Versteht ihr sie? Proszę pana o pomoc. Ich bitte sie Hilfe. Czy to jest dom? Ist das ein Haus? Czy słyszysz muzykę? Hörst du Musik? I niestety żegnamy się z Wami i zapraszamy do oglądania następnych odcinków, które pojawiają się, jak pamiętacie, zawsze w poniedziałek. Mam nadzieję, że złapaliście bakcyla i macie ochotę się dalej z nami uczyć. Serdecznie zapraszam. W międzyczasie rozwiązujcie ćwiczenia, które są proponowane codziennie na Facebooku w grupie niemiecki.co. Zaglądajcie też na stronę niemiecki.co. Starajcie się otoczyć językiem niemieckim, wówczas szybciej i łatwiej nauczycie się tego trudnego, bądź co bądź, języka. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.